Hej, witam was bardzo serdecznie, tutaj Kałach, moi drodzy, drugi odcinek z Peru, no i wybraliście, pisaliście dużo komentarzy, za co wam oczywiście bardzo dziękuję też za miłe przyjęcie pierwszego odcinka, no i zadecydowaliście, że lepiej będzie, jeżeli sobie po prostu ten czarny poniedziałek, Black Monday, usuniemy, gdyż wtedy nasza produkcja i nasze zaopatrzenie wszystko wróci do normy. Standardowo też na początku przypomnę, jeżeli seria z Kaiserreicha wam się podoba, to fajnie było, gdybyście zostawili lajka, napisali jakiś fajny, miły komentarz. Byłbym bardzo oczywiście wdzięczny i zobowiązany. Okej, pierwszy nowy event. Incursions in Ecuador. Let us start doing military exercise on the border with Ecuador with some of our units wrongly crossing the border. To provoke them, we shall prepare for a war to subjugate Ecuador. Czyli mamy event, to war peruwiański, dostajemy 10%, oczywiście dostaliśmy 10% war supportu. No, czyli musimy zacząć ćwiczenia na granicy z Ekwadorem, ja tutaj na szczęście nie mam żadnej jednostki do ćwiczeń, żeby po prostu sprowokować jakieś starcie z Ekwadorem, co jest oczywiście dla mnie mega ciekawą rzeczą. Konstrukcja dwójeczka została oczywiście zrobiona, wrzucimy sobie machine toolsy. Broni jeszcze nie podmieniam, bo chciałbym uzupełnić jak najwięcej, chociaż wiesz co, nawet będzie lepiej jak wrzucę lepszy ten infantry equipment, gdyż poszliśmy teraz w Port Renewal. Chyba tak to się wymawia, Port Renewal, Renewal, no nie sądzę. Republic Declarated in Serbia, ok. I musimy dojść do tego, Full Economic Recovery, więc tutaj też mamy jedną militarkę, więc nie wiem, czy się o to nie pokuszę. To usunie mi całkowicie Upstream Bombings, może znowu jakieś bombardowanie, no. To usunie mi całkowicie ducha tego narodowego związanego z czarnym poddziałkiem, mój factory output i wszystko, efficiency cap plus 20%, wszystko wzrośnie do góry. Potem proponuję, żebyśmy poszli na przykład w expand tungsten i w dodatkowy research slot i dopiero wtedy zobaczymy, co zrobi Boliwia. Okej, ten port mamy zrobiony, zróbmy sobie oczywiście gumę. Później sobie wrzucimy albo armię, forging know-how, albo po prostu, aha, bo mógłbym tutaj robić expand ten ban, ale tego bym nie chciał zrobić. I tutaj mam weather the storm. To by było palent autokraci, banan parties. Nie. Tutaj mam to drzewko national populist. Jeszcze nie wybrałem, w co pójdziemy, więc na pewno będą robione elekcje u nas w kraju. Zobaczymy. Zobaczymy, gdzie nas po prostu zawiedzie, gdzie nas zawiodą nasze decyzje narodowe. Boże, soundtrack z Hoja 3, uwielbiam to. Dobra, Bolivia offers to recreate the Peru-Bolivian Confederation. O kurde, i tu jest nawet fajnie to wszystko opisane. The confederation between our two nations was a short-lived state between... czyli między 1836-1839 mieliśmy tą Unię i tutaj support of the United Nations remains large to this day and we... Okej. Czyli Boliwia chciałaby się z nami związać Unią i teraz mamy coś takiego jak Ratified Reunification, czyli Peru, czyli my anektujemy Boliwię i dostajemy na niej kory i będziemy się teraz nazywać The Peru Bolivian Confederation, możemy tak pójść, albo We don't want Bolivia dragging us down, czyli nie chcemy, żeby nas Boliwia ściągała na dno. I to jest decyzja, której nie mogę podjąć samodzielnie, ale najchętniej bym ją, kurde, podjął, a nie mam co zrobić, bo jest dopiero trzecia minuta odcinka, a przez 3-minutowego odcinka nie wrzucę, więc naprawdę ja sobie wybiorę tą Unię. Mamy tutaj świetny event, The Peru Bolivian Union Confederation Restored, it appears that it has been reborn in South America, czyli w Ameryce Południowej odrodziła się, moi drodzy, ta Unia boliwijsko-peruwiańska, the dream of Santa Cruz is fulfilled once more. Okej, świetnie. Zobaczmy, jakich ty, Peru, używałeś template'ów. Na pewno tak, ciebie usunę. Mamy tutaj 6 template'ów o rozpiętości 8. Moje główne template'y mają rozpiętość 16. Więc oczywiście to sobie muszę zmienić i najprawdopodobniej braknie mi po prostu manpowera tutaj. Wyłączmy sobie też tryb dnia i nocy, więc wycofajmy tę dywizję. Liberate Bolivia i Viva la Union zostało zrobione, czyli zrobiłem to. Liberate Bolivia też zostało. Dostaliśmy tam kory. Zobaczymy, czy dużo nam spadnie tego wszystkiego. Okej, weźmy sobie aluminium, bo z tego co widzę zaczęliśmy produkować już sprzęt wsparcia, co jest oczywiście świetne. Wy zaczniecie się trenować i podejdziecie tutaj, bo was bym chciał po prostu jako piechotę mieć bardzo blisko, bo chciałbym później, żebyście uderzyli i tak dalej, ale to się przetrenujcie. Produkuję jeszcze dwa oddziały,
więc to sobie anuluję. I upgrade'y dajmy po prostu na zero, dajmy reinforcements na naszą główną siłę. Japonia announces her ambitions through the war in Japan with honor. Okej, okay, tutaj Japończycy announces her ambitions, czyli prawdopodobnie będzie chciała tutaj Middle East Asia zdominować. Mamy wojnę domową w Rumunii, co jest oczywiście ciekawe na Kaiserajku. Zobaczymy, kto wygra, czy autorytarian demokraci, czy... A peace deal Liberia in the Pacific State. Aha, dobrze, nieważne. Czy wygrają National Populist? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz nasz kraj oczywiście nie nazywa się już Peru, tylko to jest Peru Bolivian Confederation, czyli Peruwia... Jak to fajnie przetłumaczyć na polski? Czyli peruwiańsko-boliwiańska konfederacja? Coś na tej zasadzie? Hiszpańska wojna domowa, okej. Okay. Ty, bo w Ameryce był Fall of Washington. Ja mam nadzieję... Wow, Meksyk. Ja mam nadzieję, że American Union State odzyska i wygra, bo tutaj widzę, że syndykaliści naprawdę zaczynają dominować w tej Ameryce, ale ja mam nadzieję, że naprawdę American Union State Dutch Elections. Okej, okay, dobra, weźmy sobie jeszcze badanko, wrzućmy jedno w przemysł albo w to. Radio czy lepsza broń? Oczywiście, że lepsza broń. Te dwie dywizje zostaną wystawione w momencie. One już są chyba przetrenowane na full, więc wystawimy was tutaj. Dołączymy was do tego pana. Okej, okay, świetnie. Pięknie to wygląda wręcz, można powiedzieć. Wy jesteście przetrenowani, też lecicie do tego pana. Upspring Bombings, znowu jakieś... O, jest. To trzeba po prostu naprawiać szybko. Potrzebuję jeszcze dwóch fabryk cywilnych, przepraszam bardzo, wojskowych, żeby się po prostu rozruszała Towered Artillery i Anti-Tank. Więc ja może to zrobię na takiej zasadzie i w ten sposób, żeby to już zaczynało pracować powoli, wiecie? Bo im później ta linia zostaje rozbujana, tym później będziemy mieli, tym większy będziemy mieli problem. The Fate of Ecuador, czyli los Ekwadoru. The tension between us and Ecuador have reached coś tam, coś tam, coś tam. I teraz moja Unia może wypowiedzieć wojnę Ekwadorowi. Moje dywizje są przygotowane, są. Kurde. No to wypowiadamy wojnę Ekwadorowi. W takim bądź układzie. Wypowiedzmy tą wojnę. No nie mamy już w sumie tak szczerze mówiąc wyboru. Więc oczywiście to zrobimy. Tu są trzy dywizje. Fajnie było zdobyć to, ale tu są rzeki. Więc wątpię, żeby udało nam się to zdobyć. Już to peruwiańskie jednostki są tutaj okopane i naprawdę, przepraszam bardzo, nie peruwiańskie, tylko jednostki Ekwadoru są tu okopane i tak dalej. No i dużo myślałem, dużo mi pisaliście. Z jednej strony pisaliście mi coś na zasadzie, kałach, po co ci Blitzkrieg? Lepiej pójść w dwójkę, nawet jak idziesz w czołgi. Ale tu jest coś takiego jak Breakthrough i Organization. To mnie właśnie kusi w tą stronę. Ale dwójka by była fakt lepsza, bo to byłoby na bataliony wsparcia. I zacznijmy sobie robić dwójkę, bo ja też nie będę w stanie wyprodukować tych czołgów nie wiadomo ile. Jeżeli będziemy mieli 3-4 dywizje pancerne maksymalnie, to sądzę, że to będzie naprawdę wystarczająco. Ekwador prosi o pokój. Czego chcesz, Ekwador? Ekwadorian officials approach us today and miserably asking for end of the current war. Exchange for region Pastaza, Conte to be Peru. Okej, okay, czyli tak. The Peruvian flag will fly over Quito, czyli albo ich podbijamy po prostu całkowicie i anektujemy i subjecta, robimy tutaj marionetkę z tego, albo akceptujemy pokój i dostajemy kawałek ziemi, więc ja bym wolał zaakceptować ten deal. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, dostaliśmy to, jedna fa... Okej. Okay. Powiem wam szczerze, że coś takiego jestem w stanie zaakceptować, taki pokój. Świetnie. Najgorszym naszym wrogiem tutaj, okej, okay, aluminium zostało zrobione i nareszcie możemy usunąć ten duch narodowy, który tam odpowiada po prostu za... Duch narodowy, który po prostu odpowiada za ten czarny poniedziałek. No okej, okay, uspokoiło się wszystko. 9000 manpowera, 140 siły politycznej. Ja bym tutaj naprawdę wszedł na limited conscriptions, żeby ten manpower troszeczkę podskoczył, no bo to będzie niebywałe. Peru będzie mega ciężkie do ogarnięcia. Our Nation Holidays. Okej, okay, dobra, tu dostaję siłę polityczną plus 20, czyli nie ma takiego dużego problemu, czyli jest jednak okej. Okay. Ale przygotowałem sobie niby dzisiaj temat do rozmowy, a niby sobie nie przygotowałem tematu do rozmowy. Ciężko jest mi to. Your convoys get sunk. Zobaczmy, co to za soundtrack, bo go szczerze nie kojarzę. Przygotowałem sobie, kurde, tutaj temat do rozmowy na temat Japończyków, na ten odcinek, ale nie wiem, czy będę miał kiedy o nim napomknąć, bo tyle się dzieje, tyle eventów, tyle decyzji. Tutaj już nasze Peru stoczyło swoją pierwszą wojnę z Ekwadorem, stworzyliśmy Unię z Boliwią i tak dalej. I attempt on Larrea's life, czyli tutaj na tego pana życie był zrobiony zamach i tak dalej, i tak dalej. I albo never...
albo it's time to retire, albo dobra, on odejdzie na emeryturę i zrobimy elekcję, albo nigdy i on zostaje, ale dostaje takie minusy, że lepiej zrobić po prostu elekcję i nowe wybory, więc no jestem tego po prostu zdania. Okej, okay, elections in Peru. Argentyna, czekajcie, Argentyna jest taka. Wow, Argentyna się wyzwoliła i zjadła marionetkę Chile. Okay. Dobra, i mamy do wyboru różne rzeczy. Unia rewolucjarna to jest właśnie National Populist i chyba w tą stronę sobie pójdę. No bo szczerze mówiąc, patrząc na atrakcyjność drzewek, tutaj jest ten Patemal Autocrats. To drzewko nie jest ciekawe. Tutaj z drugiej strony mamy demokrację, która się rozbija na tam podczłony różne. Tutaj mamy komunę, której drzewko też nie jest jakoś zatwarzająco. No powiem wam tak, może jest mocne na zasadzie tutaj Division Recovery Rate i w ogóle i tak dalej, ale nie chciałbym pójść pod komunę w tym let's playu z Peru. Więc wydaje mi się, że ten Peruvian Brotherhood National Populist to drzewko jest najciekawsze i najdłuższe i najwięcej fanów byśmy mieli z niego, więc ja sobie wybiorę tutaj Unia Rewolucjonaria i teraz mamy, moi drodzy, Grand Peru. National Populist przejęli władzę w naszym kraju w 100%. Świetnie. Zobaczmy, jak tam w Ameryce. Okej, okay. American Union się trzyma, wy nie macie z nikim wojny, Combined, tutaj syndykaliści dominują, Francuzi z Brytyjczykami, okej, okay. Kaiser, ja mam nadzieję, że ty sobie po prostu poradzisz tutaj naprawdę ze wszystkim. Mam 81 doświadczenia armii, więc warto by było te dywizje wyposażyć w support equipmenty, nawet gdyby to miało mieć duży minus. Oczywiście, że będzie miało mieć duży minus. Okej, okay, nareszcie full economic recovery. Zobaczmy, jak to się podniesie po prostu wszystko. Boże. Zobaczcie, jak to pięknie podskoczyło. Czy usunęło mi ten duch narodowy? Oczywiście, że tak. To bym musiał też usunąć. Radicalized APRA. Czy... Tak, Radicalized APRA musiałbym też usunąć. I kurde, mamy tutaj teraz tak. Found Steel Mills, to by mi się, oczywiście, że to by mi się przydało, bo tu jest stal, tu jest tungsten, czyli wolfram potrzebny do produkcji artylerii i tak dalej. Tutaj mamy claimy, czyli Chaco Boreal, Claim of the Grand Peru is fully independent. Czekajcie, dajmy na to Acre. Zobaczmy. Na co ja bym dostał claimy tak konkretnie? O Jezus Maria, bym dostał claimy na Brazylię, no to aktualnie tego bym nie chciał. Ale tutaj mamy bardzo ciekawe doktryny, typu, bardzo ciekawe rzeczy typu boost do doktrynki, army experience, stabilność, dwa razy for industry, consumer good factory jest minus 5%, zarąbista sprawa, research time minus 5%, super. No tu mam pełno claimów i to jest drzewko takie typowo wyzwoleńcze, onwards, together, union, stabilność i siła polityczna, to też będzie trzeba zrobić, ale... Ja bym poszedł aktualnie w ten Steel Mills. Wiecie, bo ja importuję stal, a w takim bądź układzie nie musiałbym aż tyle tego importować. Tego sobie nie będziemy importowali. Wszystko jest ok. Więc poszliśmy w National Populist. Co nam odblokowało National Populist? Upspring Revolution. Co tu się dzieje? After the current government... Kurde. I... Czyli rewolucja w moim kraju, czyli chyba ta APRA, zwycięża w moim kraju, czyli po prostu, wiecie, te partie pro takie komunistyczne, tutaj wiecie, totaliści i tak dalej, nazywajmy to prokomunistycznymi partiami i albo jakimś cudem wygrają i dostajemy to, czyli naprawdę tragedię w naszym kraju, albo rewolucja zostaje połamana przez nasze wojsko i przez naszą armię. Wiecie co, wydaje mi się, że bardziej wiarygodne byłoby to, że rewolucja zostaje przez nas połamana. Bo ja nie chciałbym przechodzić na syndykalizm, totalizm i tak dalej. Chciałbym, żeby tutaj National Populist utrzymywał się na bardzo dużym poziomie popularności. Totalist in Bahria Comun. Właśnie, podobno w tym można Gandhiego mieć w drzewku. Nie wiem, jakim sposobem, ale Indie te komunistyczne naprawdę wyglądają jako ciekawa nacja w Kaiserajku. I ja o tym już wcześniej mówiłem, że fajna by była seria, taką serię oczywiście planuję. Może po Peru, może po Rydzyku, szczerze nie wiem. Dobrze, że robię tą stal, bo coraz więcej importów muszę robić. Dispersed, okej, okay, został zrobiony. Może teraz byś sobie wrzucił chociaż artylerkę? Może zacząć czołgi już badać powoli? Nie, wrzuć artylerkę, wiesz? Support weapons 1, dzięki. To mamy wybadane, to zostaw. To mamy zrobione, więc wrzuć mi teraz radio na reinforce rate'a. Zjednoczyć na przykład całe Indie, to było coś pięknego. Tylko nie wiem, jak miałbym to zrobić, żeby w Rosji rządził po prostu, żeby była komuna, wiecie? Syndykaliści, bolszewicy, tak jak właśnie to jest teraz.
żeby to na 100% się działo i żeby zrobić Restore the Proletarian i oni się chyba tam zmieniają w Soviet Union czy coś takiego. To bym chciał. Takiego sojusznika bym z chęcią spropsował, później zaatakowalibyśmy razem na przykład Niemcy i tak dalej. Our ideology has grown, ok, excellent, i niech to się zwiększa, bo czym większa popularność partii w Kaiserreichu, tym więcej siły politycznej dziennie otrzymujemy dzięki stabilności. To jest też bardzo ważne, żeby to pamiętać. Dobra, nasza Peru stoi. Nasza Peru ciągle found steel mills, ok. Infrastrukturę, lecimy teraz w infrastrukturę. I zobacz, nie muszę teraz stali importować, stary. To jest piękne, bo chociaż jedną fabrykę odzyskuję, nareszcie to wszystko zaczyna się rozbujać, wiecie. To się wszystko buja. W pewnym momencie będzie tak, Rebellion in Yemen, aha, czyli te bunty w Imperium przeciwko Imperium Osmańskiemu, przeciwko Imperium Osmańskiemu, na zasadzie Iran poszedł do wojny z Imperium Osmańskim, Sułtanat Egiptu. O Jezus, wszystko poszło do wojny przeciwko Imperium Osmańskiemu. Mam nadzieję, że Osman sobie poradzi. Superior Firepower został zrobiony. Ja nie będę wrzucał teraz dwójki, wybaczcie, ale chciałbym sobie to po prostu zatrzymać na jakiś taki darmowy research slotik, czy coś na takiej zasadzie. Oczywiście Recon Company sobie wybadamy, tak jak i szpitale polowe, gdyż później będziemy tego bardzo potrzebować dla Manpowera. Mamy tylko 70 tysięcy. W końcu artyleria, turret antitank i sprzęt wsparcia rozbujają się na taki poziom, że będą się robić po jednym dziennie. Tego potrzebuję, bo to jest mój tylko głównie support equipment. A resztę fabryk wojskowych muszę wsadzać po prostu aktualnie w broń, później w czołgi już, nie? Muszę też pomyśleć, co zrobić z anektacją państw, bo najchętniej by było, gdybym ja na przykład był w stanie zjeść kawałek Paragwaju, na przykład wziąć to i to i zrobić sobie marionetkę z Paragwaju. To coś na takiej zasadzie byłoby spoko. Mogę też wykorzystywać manpower z marionetek, ale no sam nie jestem do tego 100% przekonany. Znowu Osmanom coś strzeliło, no pięknie. Pięknie, Osmanie, naprawdę rozpieprzycie swój cały kraj. Dajcie mi też znać w komentarzach, co sądzicie o tym modzie na rzekę. On się nazywa chyba coś tam No Reflection Water. Możecie mi napisać w komentarzach, czy wam się podoba, czy nie, czy wrócić do starego, czy zostać. Zostańmy na Export Focus, niech będzie. No tutaj jest kto? Old National Populist, National Populist, National Populist, National Populist. Tutaj też by się przydało wrzucić, a tutaj nie mamy National Populista. Już troszeczkę ciężej. Infrastruktura kończy się robić, później wrzucamy tungsten, oczywiście, dziesiąteczkę musimy sobie wziąć, gdyż to nam się bardzo przyda dla naszej artylerii. Będzie oczywiście prześwietna rzecz, cyk. I po tungstenie od razu mamy reset slota, którego też sobie zrobię. Tu mamy fajnie, bo mamy fabryki wojskowe, które też chciałbym zebrać po drodze. Tutaj mamy te industrialki i tak dalej, tym to się zajmiemy w momencie wyzwalania już Ameryki Południowej. Tu mam zarąbiste boosty, patrzcie. No, tutaj będzie coś fajnego tu jest. Kolejny research slot, to muszę to wybrać, przecież Kaiserreich musi mi dać, kurde, te research sloty. Tutaj mamy Peruvian Brotherhood, tu mamy Army Experience, War Support, Supply Consumption, wow, minus 10%, super rzecz. Arrest Traitors, okej, base ten, 2% populacji, biorę to. Corporate Reformist, okej, Cutting the Wheat, czyli ktoś już mi tam tłumaczył, że nie ścielanie zioła, tylko po prostu... Tak jakby ścięcie opozycji, ścięcie chwastów, o, chwasty, czyli opozycję byśmy po prostu tutaj ścieli. Knightly Brotherhood, populist 15%, to jest super rzecz. Później wrzuciłbym to, bo to daje 2%, tu mam znowu 3% chłopie population, czyli mam 5% z tego drzewka, no National Populist po prostu będzie dym. Tutaj zobacz, Land, R, wszystko, doktrynki, siła polityczna, plus 0.10, tutaj mam nowych wyborców. Nie, to jest przepiękne drzewko. Jeżeli o to chodzi, National Populist zdominuje po prostu cały świat. Broń już mi się jako taką uzupełniła, artylerię już mamy na plusie, już się robi jeden dziennie. Zobaczcie, jak to fajnie zarąbiście się wręcz szybko to rozbujało. Za niedługo będziemy robić jeden dziennie antitanka, jeden dziennie oczywiście support equipmenta. Nasze dywizje, jak na standardy południowoamerykańskie, są naprawdę mocne. Więc ja jestem po prostu... O, artyleria się czy nie... 73, no ty musisz pójść w górę, przyjacielu, ty musisz ten efficiency cap po prostu zwiększyć, żeby po prostu, żebym miał co produkować tutaj, prawda? Wybierzcie mi cel na następny odcinek, w którym kraju byśmy chcieli zainterweniować. Ja bym definitywnie chciał zainterweniować, bo tutaj mam kory na przykład w Paragwaju. Czy ja mam kory na to? Mam kory, ale na to już nie mam korów, prawda? A nie, Boliwia, czyli powinienem mieć kory. Czy jakbym zjadł to i zrobił Fate of the... Ciekawe, czy tutaj National Populist w konferencji pokojowej mogłoby spapetować. Ej, to mnie naprawdę ciekawi.
No to sobie zostawimy. Mogę wrzucić to, no i oczywiście skorzystam. Zamiast radia wrzucimy sobie już Weltkrieg Era Tank, czyli te pierwszowojenne, tak jakby pro-Wilkriegowskie czołgi. Świetnie. I teraz mogę nareszcie wrzucić dodatkowy research slot i mieć te cztery research slociki. I jeden oczywiście slocik będzie zostawiony zawsze na doktrynkę. Ja tak praktycznie zawsze robię, bo to jest najlepsze wyjście. National Populist. Ty wydasz Daily Political Power Gain. O Boże, czyli ty byś był lepszy. Oczywiście, że tak, chłopie. Bo ty mi dasz, zobacz, Local Resources plus 20%, Manpower Factories i jeszcze Daily Political Power Gain 0.10, więc to oczywiście propsuje jak najbardziej. Zaraz będziemy mieli research slocika. Wow, to już się produkuje jeden dziennie. Zarąbiście, będziemy w stanie wyposażyć naszą armię. Okej, okay, the peace... Boże, Osman, ty proszę cię nie pisuj, bo ty się rozpadniesz, a ktoś Kaisera musi naprawdę uratować. Osman, ja wierzę w ciebie, że pokonasz Iran. Naprawdę wierzę w ciebie, Osman. Ja na miejscu Osmana bym się tu okopał, miałbym wszystko po prostu w dupie i stałbym tu. Zniszczyłbym zagrożenie z południa, zniszczyłbym zagrożenie z północy, ten bunt prośmieszny i zaatakowałbym Iran. Tak bym zrobił na miejscu Osmana. No i mamy drugi Wilkrieg, mamy drugą wojnę światową, tak jakby Ukraina, wszystko, German Empire, Kaiser. O Boże, komuna francuska ma tylko 60 klocków manpowera, ej, to jest możliwe, żeby oni nawet wygrali. Kaiser, ja w ciebie wierzę, stary. Ufam ci... Ufam tobie, Kaiser. Mam nadzieję, Kaiserze, że dasz radę, że zwyciężysz z komuną francuską, że będziesz w stanie pokonać Anglików na morzu, że się zdesantujesz, że zdobędziesz dominację w Europie, a nie będziesz robił za takiego typowego, wiesz, za taką typową marionetkę. Okej, okay, wszystko się już produkuje. 15 sprzętu tego. Idealnie. Musimy te fabryki wojskowe połapać. College Foundings się cały czas robi. Drugi Wilkrieg oczywiście powstał. Rosja jeszcze kompletnie nic. Poszli w ekspansjonizm. Okej, okay, dobra, czyli po prostu... A co z Polską? Co z Polską? Polska wybrała sobie pana Dmowskiego, National Populist. I co, w co wy teraz idziecie, przyjacielu? The Prussian Partition. Okej, okay, czyli Controls Warszawa, Controls, okej. Okay. The Prussian Partition. Zobaczymy. Russia announces her ambitions, nie ma problemu. Dostaliśmy zarąbiście research slocik. Mogę iść teraz w kory, albo mogę iść w przemysł i chyba naprawdę, wybaczcie mi, ale pójdę po prostu w całą drogę po prostu przemysłową, bo nie chciałbym po prostu, wiecie, no... Nie chciałbym odstawać od innych krajów, ale za to. Czy ja mam tutaj coś związanego z Peru? Ja mam tu coś związanego z Peru w tym drzewku. Tak. Peru, przepraszam, Paragwaj. Mam coś takiego jak Reclaim El Chapo. It's not infection. Okej, okay. Później mam tutaj jakieś Kolumbię. Dobra, sądzę, że warto by było zainterweniować w Peru. Wow, nawet mi się skończyły budować, kurde, fabryki. To jest coś po prostu przepięknego. Plus 40%, wrzucimy sobie tu 40, wrzucimy sobie tu 40, dobra, i buduj mi same wojskówki. Recon został zrobiony do mi... O kurde, zaraz sobie to zobaczymy. No wrzućcie mi to. American Union State, wy się cały czas trzymacie, syndykaliści są bici z dwóch stron, czyli... Czyli Anglicy też biją tych syndykalistów. Nie, Kanadyjczycy biją syndykalistów. Bardzo dobrze, our ideology has grown, oczywiście, że tak, każda popularność, im więcej, tym lepiej dla tych national populist, żeby mi się stabilność zwiększała, bo aktualnie mam stabilność taką average i dostaję 0.45, a chciałbym mieć high albo tam very high już w zależności. Dobra, ja się tutaj z wami oczywiście pożegnam, bardzo dziękuję wam za uwagę, bardzo dziękuję za wasze łapki, komentarze i tym podobne. Aktualnie robimy sobie na tym Peru teraz przemysł i tak będziemy robić to praktycznie do samego końca. Ja byłem oczywiście Kałach, a to był Kaiserreich, modyfikacja do Herzog Iron 4. Gramy sobie, no teraz już wielkim, Peru. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam już jutro na kolejne materiały. Pa, pa.